sześciu dla pieszych stoją sztyle. Myślę, czy los pomoże im na tyle, by mogły na ludzi wyleźć. Czy wyjdą na coś, czy odejdą z niczym, czy w ogóle przejdą na drugą stronę tej ulicy. Pytam, martwię się, jestem w kropce. Choć to nie moje dzieci, tylko w ogóle jakieś obce. Nie znam ich, ale są przecież wyższe dobra. Jak to, czy każdy ma na to niższe odblask. Zobacz, coś mi się nie podoba, ten szkrab. Czy on na Boga ma dietę bogatą wapń, czy też pierdala wciąż batoniki ukradkiem. Jakże ja się martwię o tę dziatwę, jak beztrosko dziś tłubią w nosach. Choć jutro je pokryje gruby osad, choć od jutra posam pas w mętnym pyle. Przedmiotem mojej troski są bezczyle. Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Martwią nas podopieczni. Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Proszę, ty tę wiedzę daj mieć mi. Już od jakiegoś czasu, wierz mi, martwią mnie ci nasi podopieczni. Powoli sam już zaczynam wierzyć w te opowieści, że system edukacji to się chyba na nich zemścił. Przecież nie są niegrzeczni, czy tam źli, łysi lub niebezpieczni. Losie, pozwól mieć mi tę wiedzę, gdy nocą w świetle księżyca siedzę jak lecz bro. I zastanawiam się, czy na pewno z tych naszych błędów wyjść będzie im lekko, czy będą wielcy pijąc to mleko, czy jedzą trzy posiłki dziennie, a nie chipsy bekon. Czy garbią się na lekcjach, wyginając kręgosłupy jak gekon? Czy do cholery mają gdzie pokopać w piłę? Czy dobrze władają kijem baseballowym? Czy tym dzieciakom ktoś wreszcie zaszczepi ten progres do głowy, dając im przy tym darmowy sok wieloowocowy? Mamy powody do zmartwień, ostatni dzwonek dla tych przegranych na starcie. Dla tych szczeniaków, co zamiast siedząc nad książkami spędzają czas przy plantach, włócząc się po parkach, pierdolą nadmiar obowiązków. Gdy w grę wchodzi kwestia rozjebania kilku ławek i kiosków, mają dość już tych paru klas tego świata, swoich starych i nas. Tylko ten jeden fakt martwi mnie cały czas. O, z nimi będzie mimo tej siły bez szans. Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Martwią nas podopieczni. Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Co to będzie z tymi dziećmi? Losie, ty tę wiedzę daj mieć mi. Ogarnia mnie smutek, gdy widzę, że te dzieci są za lekko ubrane i równie źle obute. A później trute tranem i do przychodni biegiem, gdy słupek stanie na 38,9. Nie chcę cudów, wystarczy by nie piły na umór i nie paliły za dużo tych szlugów. To nie tak wiele dla tych niecnot, a dla mnie wszystko, bo jak na razie martwię się jak dziecko.